Był to 1946 rok, kiedy podjąłem pracę w Głównym Urzędzie Morskim w Gdańsku, który organizował w tym czasie wyjazd ekipy takiej operacyjnej dla utworzenia służby oznakowania nawigacyjnego na Pomorzu Zachodnim. Zaangażowałem się do pracy w charakterze technika z zamiarem osiedlenia się na stałe w Szczecinie. Podróż z Gdyni do Szczecina odbywała się samochodem ciężarowym drogą przez wybrzeże, odwiedzając kolejno latarnie morskie. W Kołobrzegu istniała już wówczas latarnia nowo zbudowana, gdyż stara latarnia została całkowicie zniszczona wynikiem działań wojennych i tak jak z relacji tamtejszych latarników się dowiedziałem, nowa latarnia kołobrzeska została zbudowana na bastionie starej fortecy kołobrzeskiej. Wieża murowana do dzisiaj tam stoi, lecz dwukrotnie sama jej kopuła była przebudowywana. Ta przebudowa wynikała przede wszystkim z tego, że zmieniano tam system optyczny tej latarni. Wszystkie latarnie były obsadzone przez polskie załogi i działały, za wyjątkiem latarni morskiej w Niechorzu, która nie działała, a była mianowicie ona zniszczona też w tej swojej górnej części, łącznie z aparaturą optyczną nie istniała. Odbudowa tej latarni następowała w latach późniejszych, mniej więcej do 48, 49 do 50 roku. Na wybrzeżu Pomorza Zachodniego było wówczas 8 latarni morskich. Nieczynne były tylko Niechorze i latarnia morska Kikut, która też była ulokowana dopiero pod koniec lat 50., ewentualnie na początku lat 60., tego już dokładnie nie pamiętam. Kiedy po raz pierwszy się z latarniami spotkałem, to były latarnie w stanie technicznym, można powiedzieć, średnio dobrym. Nawet urządzenia techniczne były dobre. Oczywiście były to urządzenia pod względem technicznym na tamtą epokę. Między innymi latarnia morska w Jarosławcu posiadała jeszcze urządzenie nadające jej charakterystykę świecenia z dźwigaru ręcznego. Tą charakterystykę świecenia otrzymuje przez obracanie się przesłony w kabinie optycznej. Ta przesłona optyczna, dzisiaj ona jest obracana na silniku elektrycznym, ale na latarni morskiej w Jarosławcu była ona obracana przez opadający ciężar wzdłuż całego pionu wieży latarni morskiej. Każdy latarnik, który obejmował służbę, miał obowiązek wciągarką podciągnąć ten ciężar do góry i z chwilą, kiedy latarnia została zaświecona, ciężarek ten swobodnie opuszczał się na dół, obracając przesłonę. Latarnię morską stanowi przede wszystkim sama wieża, to jest jej trzon. Wysokość tego trzonu jest oczywiście ustalona potrzebnym zasięgiem światła tej latarni. Jest to wieża murowana, wypełniona wewnątrz schodami krętymi. Najczęściej są to schody kamienne. Czasami mogą być to schody też konstrukcji metalowej. A w samym środku właśnie jest ten wolny kanał, po którym opuszczał się ten ciężarek napędzający przesłonę latarni. To są latarnie ubiegłego stulecia. Dzisiejsza latarnia morska ma zupełnie inne wymogi i inne zadania do spełnienia, chociaż podstawowe zadanie zostało niezmienione, ale wprowadzania nowej techniki do nadawania charakterystyki światła predysponuje inne konstrukcje. Najczęściej są to konstrukcje żelbetowe, stalowe, rzadziej już murowane. Jeżeli chodzi o źródło światła, to oczywiście pierwszym źródłem światła to po prostu były polana, oleje, następnie nafta zapalona na wysokiej wieży, potem były światła gazowe z palnikami gazowymi, a ostatnio oczywiście są to światła zasilane energią elektryczną. Jeszcze nawet na niektórych latarniach morskich mamy jeden punkt świetlny, czyli jedną żarówkę, a obecnie montuje się całe panele żarówek po to, żeby zwiększyć też zasięg
światła oraz też poprawić skuteczność działania takiej latarni morskiej. Każda latarnia morska wyposażona musi być w dodatkowe zastępcze źródło świecenia. Bo wiadomo, że jeżeli żarówka latarni morskiej zasilana jest z sieci energetycznej miejskiej, to taka sieć może ulec awarii i może nie być dopływu tej energii elektrycznej. Wtedy latarnia musi dysponować własnym zasilaniem i najczęściej, i tak to już było od razu po wojnie, że wszystkie latarnie morskie wyposażone były w dodatkowe agregaty prądotwórcze. Niektóre były takie, które musiał uruchomić latarnik dyżurny, a niektóre były nawet takie, które uruchamiał automat. Oczywiście pod nadzorem latarnika. Z latarnią gazową się już nie spotkałem, dlatego że urządzenia gazowe na gaz płynny zostały w okresie wojny zniszczone po prostu. I nasza służba nie miała możliwości odbudowy, bo po prostu nie dysponowaliśmy tymi urządzeniami. Ale latarnie morskie gazowe działały na niektórych obiektach nawet do końca II wojny światowej. Nasze uruchomienie latarni odbywało się już na zasadzie energii elektrycznej, prawda, przez instalowanie odpowiednich wielkości żarówek. No niektóre mają do 3000 W. Na przykład Świnoujście ma najsilniejszą żarówkę w tej chwili na latarniach morskich. Latarnia musi mieć coś takiego, co pozwoli zidentyfikowanie jej w odróżnieniu od innych sygnałów świetlnych wysyłanych na morze. Każda latarnia z tego powodu posiada inną charakterystykę świecenia. Mianowicie ta charakterystyka polega na tym, że w odpowiednim okresie czasu nadaje się odpowiednią ilość błysków czy blasków. To jest to, co stanowi charakterystykę latarni morskiej. Tą charakterystykę nadają dzisiaj urządzenia elektroniczne. Przede wszystkim buduje się latarnie na ujściach do portów, a wzdłuż całego wybrzeża buduje się tak zwany system łańcuchowy latarń, po to, by żeglarze mieli możliwość obserwowania przynajmniej dwóch latarń, a najlepiej jakby mogli obserwować trzy latarnie, po to, żeby mogli przy pomocy odpowiednich instrumentów optycznych zdejmować pozycję swoją na morzu w określeniu o istniejące latarnie na wybrzeżu. Myślę, że latarnie morskie nie przestaną istnieć, chociażby z tego względu, że nie wszyscy, którzy uprawiają żeglarstwo, myślę tu o statkach największych i najmniejszych, są w równym stopniu wyposażone technicznie, aby mogły opierać swoją nawigację na satelitach. Poza tym istnieje nawigacja przybrzeżna, dla których najlepszym określeniem własnych pozycji jest właśnie widziany obiekt od strony lądu. Jest to najbezpieczniejszym gwarantem prawidłowej żeglugi wzdłuż brzegu. Chociażby ta romantyka latarni morskich nie pozwoli, aby te obiekty zostały zupełnie wykluczone z techniki nawigacyjnej morskiej. Pierwotni latarnicy najczęściej to byli zdemobilizowani żołnierze, a najczęściej byli marynarze polskiej marynarki wojennej. W późniejszych latach, kiedy do latarni morskich wprowadzono nowocześniejszą technikę, do pracy przyjmowano ludzi już o wykształceniu technicznym, szczególnie w zakresie energetyki i mechaniki. No z tym romantyzmem latarni to oczywiście jest w tym dużo prawdy, bo jakby nie było, praca na latarni to jest praca na samotni najczęściej, mimo że na niektórych latarniach zamieszkują rodziny tych latarników. Ale w większej części latarnie dzisiaj są obiektami wolnostojącymi, do których dochodzą do służby latarnicy. Latarnie tu na Pomorzu Zachodnim, to mamy taką latarnię w Niechorzu i w Gąskach, gdzie jeszcze obsługują ją latarnicy zamieszkali w budynkach przy latarni. Dawniej latarnik pełnił służbę rzeczywiście jako samotnik,
przez dłuższy okres czasu, miesiąc, może dwa, trzy. Te zmiany następowały bardzo rzadko. Obecnie służby na latarniach pełni się w służbach turnusowych. Nie trwają one dłużej jak 8, 12 godzin, 24 najdłużej. W takich latarniach, do których dojście jest dość utrudnione i uciążliwe. Natomiast tam, gdzie latarnicy zamieszkują, tam służby są 8-godzinne. Przyszłość latarni morskich moim zdaniem będzie szła w kierunku jej automatyzacji, to znaczy pozbawienia jej obsługi ludzkiej. Będą nie tylko, że w pełni zautomatyzowane, ale będą też i zdalnie sterowane. Oczywiście jednak ten bezpośredni nadzór techniczny musi sprawować człowiek. Maszyna człowieka we wszystkim nie zastąpi, przynajmniej człowiek musi tą maszyną umieć kierować.